Maybe the city needs our friend more than you think. Koniec, Normanie. Czas pokazać im prawdę. O kurwa. No i dupa w poptokach, apokalipsa, pizdziec. May, w porządku? Tak, jasne. Mógłbyś... Dostasz to? Proszę. Pewnie. Ale zapewnia, że nieprzerwanie pracuje nad skutecznym lekarstwem. W mieście wciąż panuje ścisła kwarantanna. Sable International bacznie pilnuje wszystkich strategicznych punktów. Na terenie miasta trwają walki policji i agentów Sable z więźniami Rikers oraz Tratwy. Tymczasem burmistrz Osborne oficjalnie nazwał Spidermana winnym ucieczki więźniów oraz epidemii i wysłał za nim list gończy. Nie dostarczył jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie, odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborne zapewnia, że Oscorp pracuje... Wyłącz to! ...nad surowicą, ale na razie brakuje dowodów, które potwierdziłyby tę tezę. Zdenerwował się lekko. Co dalej? Doktor Octavius, dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz 14 złamanych kości. Co znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sable. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczyt kopnął. Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. Kto wie... Dobra, podobno on się szybko regeneruje, więc poczekamy chwilę. O, chyba już. Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegłych więźniów łączą siły w mieście i zajmują całe osiedla. Kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable za wszelką cenę odnaleźć Octaviusa i Lee. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Podobno stosuje wzmocnione techniki przesłuchań. Czyli tortury. Nie martw się, zajmę się tym.
To nasze miasto i pora je odzyskać. Świetnie. Kuźwa, znowu znaczniki. Będę informować o postępach. Póki co, postaraj się uspokoić sytuację w mieście. No dobra, zadzwoniła Yuri, żeby nalecieć do centrum. A tam dwóch sługusów doktora. Wiesz, co w tobie lubię? Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z Tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. Lol? Serio? Lecimy na górę. Tam coś się dzieje. Tu centrala Davis. Jaką mamy sytuację w domach? Centrala, mamy tu potwierdzenie ustawy 237 stanu wojennego. Dobra, Yuri, jestem na miejscu. Nawijaj. Rhino atakuje w Upper West, Elektro w Upper East. Odeprzyj choć jeden atak. Obojętnie, który posterunek. Oba mają tak samo przesrane. Tamten, po prawej. Wow. Peter, masz chwilę? Potrzebujemy pomocy w siostrzanej placówce. Centrum weterana w Harlemie? Co się dzieje? Uciekinierzy z Rikers żądają żywności i zapasów. Personel zabarykadował się w środku. Jedziemy tam z Milesem, żeby ich ewakuować. Nie róbcie nic, dopóki się nie pojawię. Spotkajmy się w Harlemie. Najma zmęczony głos. Nie zachorowała. Muszę pomóc Yuri, a potem lecę do Harlemu. Co to jest? Kiepsko to wygląda. Transformatory trzymają budynek pod napięciem. Oni nie mogą wyjść. Yuri, skomplikowane? Nie musisz mi mówić. Trzeba wyłączyć transformatory, żeby uwolnić swoich ludzi. Nawet jeśli ci się uda, będą potrzebowali twojej pomocy. Po to tu jestem. Spider-Man. Elektryk i pogromca demonów w jednym. Jest. Lepiej było, kiedy Elektro siedział w tratwie i nie uskuteczniał swoich numerów. Pięć gniazd już w sieci transformatorów? Co to za pomysł?
Jeszcze jest. Ten transformator. Gdzie on jest? A, tu. Jeszcze tylko jeden. To już? A, tam. Yo. Wszystko wysiadło, jest elegancko. Gliniarze są wolni, ale demony nie odpuszczają. Muszę im pomóc. Jeszcze ktoś? Jeszcze. Yuri, twoi ludzie są bezpieczni. Co dalej? Dostań się do Upper West Side. Próbujemy ochronić cywilów, ale Rhino nam to utrudnia. Jak zwykle. Już lecę. I o cioci zapomnimy. Cholera. No kurwa, super. Rodzina ważniejsza chyba. Scenariusze do stłumienia zamieszek. Jo, jesteśmy.
Jemu co? Yuri, Rain ruszył dalej, ale więźniowie z Rikers atakują barykady policyjne. Zaraz wyrównam te szanse. Dobrze. Tylko te barykady chronią ukryte kręgi ludzi. Zatrzaskajcie zatkę z pająka, a potem rozwalcie w barku! Żeby Rhino opuścił walkę. Musi wykonywać rozkazy Octaviusa. Atakuje służby reagowania kryzysowego i idzie dalej. Najpierw mają, potem mleka. O kurwa. Ją ziom. Już? Jeszcze. Spider-Manie, na górze! Więźniowie mają dla nas niki, chcą stworzyć budynek! Nie pozwolę na to! Już pędzę! Kurde, co to? Kto to jest? Można po prostu podejść i poprosić o autograf. Jetpacki? Komu strzeliło do głowy, żeby dać tym gościom coś takiego? Koledzy, jesteśmy po tej samej stronie. Wstrzymajcie się przynajmniej do czasu, aż pokonamy zbiegu. Pacyfikacja. Jak w 1984 Orwella. Wam się nie kojarzy? No dajcie spokój.
Jest, pokonałem chuj. Kurde. Spadł. Yuri, posterunek bezpieczny. Ale ja była jatka. Głównym celem Sable. Nie polecam. Masz nauczkę, żeby nie wkurzać zagranicznych najemników. No raczej. Okej, okay, muszę się rozłączyć. Daj znać, gdyby były problemy. Jasne. I dziękuję. Wyrównałeś nasze szanse. Okay. Muszę pędzić do szkolnej placówki Fist w Harlemie i pomóc May. Peter, jak dobrze. Potrzebujemy cię w centrum weterana. Gdzie jesteś? Coś mnie zatrzymało. Jesteś cała? Co się dzieje? Więźniowie podłożyli ogień. Ewakuowaliśmy personel, ale May i Miles są uwięzieni. Kurwa. Próbuję do nich dotrzeć, ale ogień szybko się rozprzestrzenia. Zostań tam, gdzie jesteś. Ja się tym zajmę. Będę miał do wyboru pewnie albo Miles, albo May. Dobra, jestem. Straż pożarna jest w drodze, a ja znalazłam drogę pożarową i zaraz... MJ, zostań na miejscu, bo ciebie też za chwilę będę musiał ratować. Nie żartuj, zaczekaj na pomoc. May! May! O kuźwa. Trzymajcie się! Ciociu, w porządku? Do okna! Za daleko! Trzymajcie się! Po prostu przygotujcie się! Ej, no kurde, nie mów, że jesteś taki słaby. Chłopak zginie. Leć! Miles, dawaj! Nie! Złapał go. Złapał go. Mamy cię. Mamy cię. Ale to było słabe. To kurde było takie słabe, że on takie rzeczy robi. Taką siłę ma. A nie mógł, kurczę, dwóch osób, nie wiem, na tej pajęczynie zawiesić, nie? To było przegięcie, nie? To było... To było takie realne, a tamto jest takie komiksowe, nie? I nie pasuje to do siebie. Byłbym już... Martwy, tak jak ja jakieś 8,5 tysiąca razy, gdybyś mnie nie ocalił. Nadal nie jesteśmy kwita. O, to sprytne. Hej. Przepraszam, że nawaliłam. Po prostu ciężko być kimś, komu ciągle ratuje się skórę. Też chciałabym kogoś uratować. Nie chciałem, żebyś czuła, że nie możesz. Jesteśmy partnerami. Zawsze. Hej!
Nie wiedziałem, czy wolisz gazowaną, niegazowaną, zielaną, dobry koleś, nieco za typ. Wszystko. Po jednej. Po jednej. A nas jest dwójka. Ziomek, leć po drugie. Panna Watson i ja omawiamy strategię. Strategię? Właśnie. Miasto jest zagrożone. Musimy coś zrobić. I potrzebujemy pomocy. No dobra, prowadź, kapitanie. Okej. Dziel i rządź. Panno Watson, namierz surowice przeciw oddechowi diabła. Oscorp nad czymś pracuje, ale nie dadzą rady tego uchronić przed Octaviusem i Lee. Musimy znaleźć lekarstwo i je zabezpieczyć. Mam kilka tropów. Miles, będziesz moimi oczami i uszami w Fist. W razie kłopotów, zadzwoń. Musimy za wszelką cenę ochronić tych ludzi. Jasna sprawa. Zadzwoń. Przecież masz ten sam numer co Peter Parker. Przecież się kapnie, typie. Stawił sobie za cel zniszczyć to miasto. Ja obiorę sobie ich za cel. Jasne. Hej, chwila! Gdzie mam dzwonić? Masz jakiś, no wiesz, telefon? W swoich kieszeniach czy coś? Panna Watson, da ci mój numer. Powodzenia, drużyno. Ej, ale to jest ten sam numer, chyba że ma dual sim. Ale byłoby spoko, jeśli... Może on ma dual sim po prostu, ej. Opowiedz mi więcej o tym bogatym menu wodnym. W mieście zapanowała namiastka porządku. Miles obserwuje Fist, MJ ruszyła tropem leku na oddech diabła. Ja z kolei muszę znaleźć Otto i pokrzyżować mu plany. No. Yuri, musimy zapolować na grube ryby. Wpadliście na trop Octaviusa? Nie, niestety. Śledczy nie mogą nawet przeszukać Times Square. Wszyscy z wyjątkiem starzysty są chorzy. Może mnie uda się coś znaleźć. Będę cię informował. Yo. No i tym oto niemiłym akcentem zakończymy ten odcinek, a w następnym postaramy się naprawić cały ten burdellos. Także do zobaczenia. Cześć. We gotta play this just right.